Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku iskrowym, ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać nasz hubertusowy wypad. W tym roku nie ganialiśmy lisa i postanowiliśmy w czterech grupach dużych po 10-15 koni pojechaliśmy w długi 3-godzinny teren. I właśnie jesteśmy już po pierwszych galopach, po kłusach, wstępujemy sobie spokojnie i zapraszam Was do oglądania. Dzień hubertusowy, rozpoczynamy. I spotykamy się wszyscy na jedynce, tam już jeźdźcy stępują, a my z drugą częścią jeźdźców jedziemy na górę. I tu pola, pogoda nam dopisuje. Zobaczcie! Jeszcze tam konie jadą, jeszcze jadą, jeszcze jadą. Jest nas dużo, bardzo dużo. O, mama i córa. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry w tą piękną sobotę. Słuchajcie, spotykamy się tutaj dzisiaj nie klasycznie, tak jak Was zapraszamy w październiku. To jest okazja, która jest równie doniosła, jeżeli nie jeszcze bardziej. Postanowiliśmy skorzystać dzisiaj na wspaniały dzień. Jest to 103. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Mam nadzieję, słuchajcie kochani, że każdy w swoim sercu docenia to, że Polska jest krajem niepodległym, że już 103 lata minęło od 105. Dobra, plus 2, przepraszam, jako historyk chyba się zrozumiałem z tego do końca życia. Ale przed chwilą Google mi odpowiedział, że 103. Dobra. To COVID. Kochani, doceniajmy każdy dzień wolności, z którego możemy się cieszyć. Ostatnie wybory parlamentarne pokazały, że Polacy potrafią doceniać niepodległość, potrafią doceniać to, że... Witamy Cię, Kasiu. No właśnie, jesteście młodymi ludźmi, obiecajcie tutaj od tego momentu, że jeżeli będziecie dorośli, zawsze będziecie chodzić na wybory. A propos niepodległości, to wspaniała, słuchajcie, okazja, żeby pojechać sobie w teren i później usiąść przy stole. Zapraszamy wszystkich oczywiście serdecznie. Tak. To tańczy do waszej muzyki. Dobrze, chodzisz, kursuje. Jak widzicie, tak, Julka, Daria, Martyna, Antosia, Pola, Hania, Kuba i Zuzanka. Tak, umiesz brykać tu nisku? O, słuchajcie, jesteśmy już po dwóch galopach, byliśmy na górkach, takich fajnych z zakrętami, pogalopowaliśmy, konie szczęśliwe i teraz już dłuższą chwilę robimy wstęp. Nie nagrywałam, bo tam trzeba trochę walczyć o życie, w takim sensie, że jest dużo zakrętów i trzeba być czujnym, więc nie mogłam wziąć telefonu w rękę, tylko musiałam zadbać o bezpieczeństwo koni i ludzi. O, ale zobaczcie, dziewczyny sobie wstępują, chillują. Jest super. Zobaczcie, jaka piękna jesień. Pięknie jedziemy sobie. Tutaj Zuzia, nasza instruktorka. Kuba, nasz jeździec. Hania. Nestorek. Emotka. Pola od tyłu. Antośka na bazi. Potem jest Martynka, Daria i Julka prowadzi na Eci. Mam cudownego rumaka. Dalej to mówię. I jedziemy sobie kłusikiem. Kusiki. Z taką ekipą to można na koniec świata, jak to mówią, nie?
No świetnie. Bardzo się cieszę, na luźnej wodze, bez ciśnienia, cudownie. Idziemy, przeczesaliśmy się trochę, mamy samych pewnych jeźdźców, pewne konie. Możemy sobie równiutko jechać, zmieniać pozycję, nie Antosia? No. I tak sobie jedziemy. Słuchajcie, wskakuje, nie? Emocja mówi, ja bokiem się ewakuuję. No, koniki nie mają ochoty. Miejcie na uwadze, że koń lubi wskoczyć, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Lubi wse... A jejku, kopytko namokło troszkę, widulko. Widulka. I co, da radę? Dobry koń. Nie chcę, to nie chcę. A spróbuj z Tuniskiem, Zuzia. Spróbuj z Tuniskiem, bo Tunisek w poprzedniej stajni swojej miał jezioro na pastwisku. Może on wejdzie. Mazel też chodził do Nagatu, ale teraz się nie podoba. A nie. Uznał, że nie wmalujecie mnie w to. Dobra. No nieudane te próby wchodzenia, ale nasze koniki, jak wiecie, nie praktykujemy wchodzenia do jeziora i pławienia, więc nie ma co się dziwić, a na siłę też nie będziemy jakoś koników zmuszać, zobaczymy, wejdą, nie wejdą, będzie ok w dwie strony. No. Moi drodzy, teren się powoli kończy, zobaczcie, mgła idzie, koniki. Już wstępujemy do stajni z dobre 20 minut. Muszą się konie rozstępować po takim terenie. No, więc zaliczamy do bardzo udanego terenu kubertusowego. Wszyscy zdobyli lisa i jesteśmy zachwyceni. Tak jest. Już swojego konia, słuchajcie, oporządziłam i teraz każdy z jeźdźców miał za zadanie schłodzić nóżki i rozetrzeć rumaki. Bacharcik rozstarta. Tunisek rozstarty. Buzie zadowolone. Ecia schłodzona. Cudownie. Daisy nie widzi większego sensu w chłodzeniu nóg. I bazę. Daj mu jeść, bo wierzba jest super, nie? Niech sobie je. Taki bazulek piękny. No. No. Oporządzamy koniki. Sianko dostaną. Tunisek szczęśliwy, co? Tunisuś. Super konie. Boże, one mają takie futro drugie, że to wygląda normalnie, jakby zlane wodą były, nie? Nieźle. Dobra, idziemy dalej. Sprzęt będziemy chować zaraz. Co, Hanusia? Hanulka śliczna. No, Hanuleczka. Hanuka chyba pierwszy raz nie wzięła udziału, odkąd jest w Iskrze w terenie kubertusowym, ani w gonitwie. Ale przez co się jej niestety szpat odezwał, dlatego ma... jest na chorobowym. No więc... Ale pusta stajna, słuchajcie, jeszcze część koni w ogóle nie wróciła. My chyba pierwsi jesteśmy w stajni, oporządzamy koniki na spokojnie i... No i będziemy biesiadować, słuchajcie, biesiadować. Co tam? Batalka się denerwuje. Chodźcie do boksu, przestawię swojego, tak? Pójdziesz do swojego boksu już? Zanka. Słuchajcie, pełen stóp ludzi. Sekcja. Tak się będziemy bawić na kubertusa. Moi drodzy, to na tyle. Jak widzicie, teren się udał, było świetnie. Jestem mega zadowolona i teraz nakarmimy koniki siankiem i będziemy biesiadować, słuchajcie, w swoim doborowym towarzystwie. Moi drodzy,
Cieszę się, że jesteście, cieszę się, że oglądacie i przyjeżdżacie do nas, a ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam serdecznie razem z Provenem.